Hej, cześć, witajcie z tej strony Square i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Eurotracka. Nie wiem, który to jest odcinek, aczkolwiek jest to nowy odcinek, znaczy pierwszy odcinek w tym roku, w 2016. Pierwszy z Eurotracka oczywiście. Stan konta 80 tysięcy, dlatego że sobie jeździłem tam nie nagrywając. Jakieś mamy e-maile do wszystkich zainteresowanych. Szanowni Państwo, niewielka ciężarówka. Dobra, to mnie nie interesuje. No to co, jedziemy. Rynek pracy. Niestety musimy jeszcze jeździć czyjąś ciężarówką, ponieważ no niestety nie mam hajsu na swoją. Ale co, jedziemy sobie nowym DAF-em. 300 km z skąd? Z Berlina do Pragi. Bo nie wiedziałem, czy stąd się zaczyna, czy stąd. Stąd chyba. No to z Berlina do Pragi. I co, chciałem wam powiedzieć, że od... Nie wiem... Jeszcze tak kilka tygodni i zakupuję sobie nową kartę graficzną, więc odcinki będą nadal w 30 klatkach, bo nie zamierzam sobie kupować, nagrywać odcinków w 60 klatkach. Nie, po prostu jakoś wolę w 30, ale bynajmniej tylko chciałem wam tak powiedzieć, że sobie zakupuję nową, ponieważ już na Deforestie, jak mogliście zauważyć, dziesiątce było troszkę przycięć przy tym morzu, no bo moja karta graficzna niestety nie jest już fajna i w ogóle. Nie jest już dobra, taka super i no niestety no muszę sobie wymienić, także wymieniam sobie na taką naprawdę dobrą, więc myślę, że teraz będą takie fajne gry jak Fallout 4 oczywiście, czy nie wiem, jakiś Tomb Raider będzie, no wiecie, Tomb Raider, Fallout, no i może GTA kiedyś, ale to nie wiem, czy będę kupował te gry. Na razie nie zamierzam, aczkolwiek jak już będzie nowa karta, to wiadomo, nie? Się zobaczy. No ale na razie nie kraczę, bo na razie muszę kupić i dopiero będziemy o tym rozmawiać. Także zaczynamy, nie będzie wstęp znowu trwał dużo. Okej, jesteśmy sobie w naszym DAF-ie. Ja tylko sprawdzę, czy się nagrywa, bo raz mi się nie nagrywało, raz nagrywało. Okej, jestem po cięciu, wszystko się nagrywa, więc jest fajnie. Dobra, odpalamy sobie naszą ciężarówkę, włączamy światełka i możemy w sumie jechać. Grę mam bardzo cicho, w sumie nawet za cicho, ale nie będę na razie podgłośniał, czy podgłaśniał, nie wiem jak się mówi, prawidłowo. Na razie nie mi wystarczy tam, wiecie. Ja nie jestem wybrednym. Dobra, mamy do przejechania 350 km. Myślę, że dojedziemy sobie tak, nie wiem, ze 100 km. Ale tego pewien nie jestem. Zobaczymy, ile dojadę, tyle dojadę. Włączę sobie w ogóle stoper. O, pikanie, bo to w moim zegarku. Włączam stoper. No, także możemy jechać. Po co ja się zatrzymuję, skoro mam zielone? Nie wiem tego. Dobra, dawno nie grałem. Miesiąc temu ostatnio. Znaczy, nie, może nie miesiąc, bo grałem sobie ostatnio tak po prostu. Tak. Tak. Ale ostatnio grałem tak, nie wiem, z 2-3 tygodnie temu, czyli dość dawno. Widzicie, już mam takie lekkie jakby przycięcie i to jest właśnie spowodowane z tym, że mam już słabą kartę graficzną i po prostu klatek nie jest 30 ani więcej niż 30, tylko po prostu jest 29 pewnie i z kawałkiem. No, a jakbym miał już tą nową kartę graficzną, bym miał równo 30, bo ja nagrywam w 30 po prostu, bym miał równo 30, a normalnie bym miał, nie wiem, z 60, 80 może nawet. Bo ta karta graficzna chyba w, nie pamiętam w jakiej grze, ale wyciąga 80 klatek i to takiej porządniejszej grze, więc myślę, że w Eurotracku na pewno by miała 60, 70, może 80. No, także byłoby naprawdę spoczko. No, ale dobra, jedziemy. Jedziemy nawet bardzo szybko. Oczywiście na mojej klawiaturze gram głośniej. No, niestety jest głośna i na klawiaturze się w ogóle, ogólnie. Ja lubię grać na klawiaturze, aczkolwiek trochę jest niewygodnie w takich grach, bo ja skręcam pyk, 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 pyk i tak nie wychodzi tak, jak bym chciał. Aczkolwiek na razie nie zamierzam kupować kierownicy. Kupować czy kupywać, nie wiem jak się mówi. Tak, jestem Polakiem, ale nie wiem jak się mówi kupywać czy kupować. Polski trudny język. Dobra, jedziemy prosto, tak? Oczywiście już zahaczyłem o coś, ale nie rozwaliłem tira ciężarówki, więc jest ok. Dobra. Tutaj trochę zwolnić trzeba. Oluju, by nas wywróciło. No to by nie było fajne.
No niestety mam tą klawiaturę głośną. No ale trudno. Kiedyś na pewno taka nie będzie, bo będzie inna. Ale to kiedyś. Dafik fajny ogólnie. Ja lubię Dafa. Szczerze mówiąc. Nawet bardzo. Są to fajne ciężarówki. Dobra. Idziemy sobie. Jest fajnie. Chciałem nagrać dzisiaj Counter Strike'a, ale stwierdziłem, że nie chcę, żeby ta gra się... No szty debilu! Nie chcę, żeby ta gra wam się przejadła. Znaczy no, The Forest i tak jest bardzo fajnie z The Forestem, bo tam wyświetlenia są, łapki są, aczkolwiek nie chcę, żeby po prostu gra się przejadła, że wiecie, że będę nagrywał Counter Strike, że The Forest, Counter Strike, The Forest, Counter Strike i w końcu będzie kilka tylko wyświetleń na tym i mało łapek. A wiecie, łapki są bardzo ważne, bo bez łapek życia nie ma. Nie no, oczywiście sobie żartuję, takie moje śmieszne suchary, ale tak, chodzi o to, że po prostu nie chciałbym też nagrywać za często jakiejś gry, żeby się nie przejadła. Tak trochę przesadzałem z The Forestem pewnego czasu, bo The Forest był prawie co... No dobra, nie codziennie, ale był bardzo często. Nie było, że... chyba tak miałem, nie pamiętam, ale nie było chyba, że... Jedna gra, tylko The Forest, ale to chyba raz było. I nie wiem, czy tak było, nie wiem, nie sprawdzałem, ale tak mi się wydaje, że tak było, ale nieważne. No i widzicie, tu są dla mnie takie już przycięcia trochę. Tak nie idzie to płynnie. No i o to chodzi mi właśnie, żeby to chodziło wszystko płynnie. No, ale dobra. No co? Hamstwo w państwie. Nie było, nie było, jedziemy dalej. No i co? Chodzi mi o to po prostu... że nie chciałbym, żeby ta gra się przejadła, znaczy gry, te Counter Strike, żeby się przejadł. I po prostu teraz nagrywam sobie Erło Tracka, który był miesiąc temu. Mam zamiar jeszcze nagrać Farminga, lecz nie dzisiaj, bo ja nie nagrywam odcinków na zapas. Tylko tak nagrywam i koniec, i wrzucam, i dwa dni później nagrywam kolejny odcinek. No, dwa dni. Albo cztery czasami, ale to wiecie, to są rzadkie dni, kiedy nagrywam cztery odcinki, bo na przykład bardzo dawno było tak, że cztery... Haha, muszę zwolnić. Dobra, zwolnił. No, teraz ogólnie tak nagrywam co 3-4 dni, bo wiecie, szkoła, koniec semestru i trzeba poprawiać pewne oceny woli, które są słabe, a zwłaszcza z mojego znienawidzonego przedmiotu, matematyka. Aczkolwiek pozdrawiam moją panią od matematyki i tak tego nie obejrzę, ale ją pozdrawiam, bo jest bardzo fajna, ale matematyki nie lubię. I jestem bardzo słaby z matematyki. Z polskiego jestem dość dobry, a z matematyki bardzo słaby. Już mam 78 tysięcy, bo niestety w kogoś przywaliłem. No, niestety. Dobra. Wyprzedzamy tira. To znaczy ciężarówkę, ale to nie jest ciężarówka, tylko to jest smutny autobus. To jest ciężarówka. I tutaj jest druga ciężarówka. Tak. Fajnie. Dobra. Ile jeszcze nam zostało? 250 km. A przejadę jeszcze te 50. I będzie jak myślę. Albo 100 km, bo to szybko leci mimo wszystko. A chciałbym, żeby odcinki też nie były takie super krótkie, ale też nie super długie, bo Eurotracka bardzo mało wyświetleń jest na Eurotrackie. Wiecie, nie chodzi mi tak bardzo o wyświetlenie, że wrzucą grę i musi być 100 wyświetleń, bo inaczej nie wrzucą. Nie chodzi o to. Mimo wszystko nagrywam tak, żeby były wyświetlenia, bo to jest fajne, jak ma się więcej wyświetleń niż ma się mniej. Ale mimo wszystko też nagrywam tą grę, oczywiście rzadziej niż The Forest i inne tam symulatory, bo na symulatorach jest duże wyświetlenie, tylko dlatego pewnie, że nie ma serii z tych symulatorów, że co drugi odcinek jest jakiś symulator i bardzo podobny, na przykład, no, co robimy w Eurotracku? No jeździmy tylko, nic więcej, tak? Dlatego może jest mniej na nim wyświetlania, aczkolwiek i tak będę go wrzucał, może nawet teraz częściej, bo niektórym może się spodoba teraz, bo mam już więcej subskrypcji, a dawno był Eurotrack, więc może się komuś teraz spodoba. W ogóle wybiło mi 35 subskrypcji, także bardzo dziękuję. Jestem naprawdę zadowolony z tego wyniku. Aczkolwiek myślę, że będzie ich jeszcze więcej. Tak. Tak. Myślę, że będzie ich jeszcze więcej. No i co? Wszystko fajnie, jedziemy. Na razie nie mamy żadnej nawet stłuczki. Znaczy, stłuczkę to mieliśmy, ale nie mamy żadnego rozwalenia. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie mamy żadnego...
Nie mieliśmy na razie żadnego wypadku, więc spoko. Naprawdę spoczko. Bo zwykle to miałem już wypadki. Już przejechałem właśnie te 50, a przejadę jeszcze te 50, czyli tam będzie 150 do dojazdu, a tam to sobie przejadę po odcinku. No, tak, bardzo ciekawe. Nie wiem, dlaczego ta deszczka rozdzielcza nie świeci mi tak dookoła. Znaczy, patrzcie, teraz jest światło i ona bardzo świeci, ale jak jest ciemno, to świecą tylko zegary. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Dlaczego nie oświetla fajnie tak? Można to chyba podnieść w ustawieniach. To było troszkę fajniejsze. Nie tak, żeby mnie raziła w oczy, tylko po prostu chodzi o to, żeby była troszkę jaśniejsza, bo na przykład teraz jest bardzo ciemno. Ja nie wiem czemu. Mogłaby być troszkę jaśniejsza. Znaczy, no, nie przeszkadza mi to, ale mogłaby być. No. To co? Tutaj jedziemy prosto. Dobra, jadę tym pasem. Nie wiem, czy można tak... Nie, nie można chyba tym pasem jeździć. O, tak ogólnie. Ale ja przejechałem tędy, bo nie chcę wyjechać znowu komuś, żeby była kolejna stuczka i żebym znowu stracił pieniądze, moje pieniądze. Ciężko zarobione w tej grze. Ale tak jak sobie nie grałem, to tak mi się zachciało grać. Werło Traka i stwierdziłem, że sobie pogram i tak zacząłem grać i w końcu przejechałem tam kilka tych, jak możecie zauważyć, bo było mniej kasy wtedy. A, to też prosto. Bez tego kierunkowskazu jedziemy. Ja w Eurotraku mimo wszystko bardzo lubię jeździć drogami bocznymi, choć większość autostrad jest i zwykle się jeździ autostradami, to ja bardzo lubię jeździć takimi bocznymi dróżkami, gdzie jest dużo zakrętów i w ogóle. Nie wiem, jakoś tak mi się to zawsze podobało. Bardziej niż te denne autostrady. Po co ktoś wymyślił autostradę? Ja nie wiem. Przecież szybciej autostradą... Pff, jasne. Nie no, oczywiście szybciej z autostradami i to dużo, zdecydowanie. Ale ja jakoś tak w Eurotraku oczywiście nie lubię jeździć autostradami, bo w realu... No ja jeszcze nie mam prawa jazdy i długo nie będę miała, ale jak jeżdżę z moim tatą na przykład na jakieś wyjazdy, czy z rodzicami nawet na wakacje jedziemy, czy coś, no to zawsze fajnie jest jechać autostradą. Dużo szybciej na pewno i nie stoi się w korkach i na światłach, tylko się płaci hajs. I ludzie, którzy ją budowali, którzy zarządzili budowę, zbierają sobie hajs i go liczą, a my jedziemy szybko. Coś za coś. No, już przejechałem nawet te 50 km, co miałem przejechać, więc myślę, że odcinka będzie koniec, bo nie ma co, a przepuszczę ich. Proszę wyjeżdżać. Dobra, nie opłacało mi się, bo tylko straciłem czas. Straciłem cenne sekundy. Czas to pieniądz. Pamiętajcie. Czas to pieniądz. Ogólnie słuchać, jak skrzypi moje siedzonko. Znaczy nie, ono ociera o biurko i tak taki dziwny głos wydaje, ale no trudno. Dobra. Co tam? W ogóle zdobyłem już trzeci stopień w CSGO. Znaczy no już dawno nawet. Teraz już mam prawie piąty i gram już sobie turniejowe mecze. Mimo wszystko, że wydaje się, jak ktoś nie ma CSGO albo nie ma tego trzeciego stopnia, ja tak oglądałem sobie Izaka i tak, to jest łatwe przecież grać tak, no co to jest grać taki mecz turniejowy, przecież to jest łatwe. To jest łatwiejsze niż deathmatch. Ale okazuje się, że to jest trudniejsze niż deathmatch i naprawdę jest to trudne. Aczkolwiek wczoraj sobie grałem właśnie z kolegą i 15 fragów było. No, także spoczko nawet. Ja nie narzekam. Piąty level dzisiaj wbije, znaczy level, stopień. Wbije dzisiaj i jest jakaś stacja, to się na niej zatrzymam. Nikt nie jedzie? Nikt. Także zatrzymam się na stacji. I co? Stanę sobie tutaj. Okej. Okay. No i co? I myślę, że odcinek Wam się spodobał. Dzięki, do zobaczenia i cześć.